Hej siemaneczko, z tej strony Abra, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na moim Minecraftowym kanale. I dzisiaj, moi drodzy, gram sobie w Bedursy razem z Czapim, czyli moim dobrym takim zagranicznym znajomym. Akurat to jest Hiszpan, tak tutaj się składa. I słuchajcie, teraz sobie wszedłem na Bedursy, tak po prostu, żeby poskillować, żeby tam poćwiczyć, wiecie, nic nadzwyczajnego. I wygraliśmy jedną gierkę na właśnie tutaj dwójeczkach w 2,5 minuty, więc stwierdziłem, że słuchajcie, to jest moment, kiedy ewidentnie idziemy pokazać wam, jak się gra w Bedursa, przynajmniej taką mam nadzieję, więc mam nadzieję, że rozwalimy tutaj przeciwników szybko, aczkolwiek to nie jest mapa, która sprzyja szybkiej wygranej, serio, to nie jest mapa, która jakby jest stworzona właśnie do tego, żeby szybko wygrać, ale zobaczymy, może się uda, a może też nie. Dobra, tutaj stawiamy te klocuszki, żeby tych typeczków sobie tutaj zrzucić. Okej, jeden ma, słuchajcie, bardzo mało HP, więc ja spróbuję do niego podejść, tutaj leci na mnie kolejny. Dobra, dobra, w ten sposób chcecie się bawić, możemy się bawić w ten sposób, cyk, cyk. Okej, zobaczymy, czy oni coś, słuchajcie, wykminią, bo ja tutaj ich nieźle ciacham. Ej, serio, nieźle ich ciacham. I zobaczymy, czy oni będą w stanie coś tutaj więcej zrobić, bo tutaj jeszcze Czapi właśnie górą poleciał. Moi drodzy, no zapowiada się naprawdę niezły pojedynek. Akurat Aqua są w miarę ogarnięci, więc nie będzie tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Ja niestety nie mam żadnych kill-offów, ani nic z tych rzeczy. Dobra, postawię tutaj wełnę, żeby on mnie nie mógł tutaj uderzyć i zobaczymy, słuchajcie, co będziemy w stanie wykminić. Moi drodzy, jeśli jesteście nowi na tym kanale, to już teraz co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, kupujcie kill-offy. Nie, subskrybujcie ten kanał, słuchajcie, codziennie o godzinie 15 na tym kanale jest film, dokładnie tak, każdego dnia 15:00. To jest aktualnie chyba największy bedursowy kanał w Polsce, przynajmniej tak mi się wydaje, więc po prostu warto tutaj być ze wszystkim na bieżąco, warto subskrybować, żeby nic was nie ominęło i pamiętajcie także, żeby zaznaczyć dzwoneczek. Dobra, słuchajcie, on tutaj rozwala łóżeczko, ja już mu tutaj pomagam, zrzucam tych typeczków wszystkich, cyk, cyk. Okej, dobra, tutaj spróbuję, słuchajcie, rozwalić może ja, skoro on nie chciał. Dobra, zrobimy w ten sposób. Wow, udało mi się rozwalić, dobra, dobra. Czy mi się, słuchajcie, uda go jeszcze przy okazji zrzucić? Tak, udało mi się go zrzucić, ale słuchajcie, tu jest kolejny gość. No nie, już nie tym razem, ale jednak zrobiliśmy im niezłe jaja, serio. Naprawdę, to było całkiem niezłe. Poczekam sobie tutaj, słuchajcie, szybko na wełniankę i polecimy dalej z tematem. To jest naprawdę niezły początek odcinka. Co prawda, okej, tutaj w 2,5 minuty mamy dopiero rozwalony jeden team, a tam mieliśmy całą arenkę. Ale wiecie, no bez nagrywania zawsze lepiej się gra. Nie ma lagów, komputer nie ścina, jakby wiecie. Dużo jest po prostu powodów, dla którego samemu się gra lepiej. W każdym razie polecimy sobie dalej. Myślę, że może na deksiki albo emeraldy, słuchajcie. No dobra, to jest akurat niezły pomysł, żeby spróbować tutaj faktycznie na emeraldy sobie pójść, tylko że nie mam wełny, halo, 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 zapomniałem, że wełny przecież nie mam, a tam jest jeszcze ten Aqua, więc to już w ogóle jest XD. Faktycznie, wiecie co? Ja sobie teraz pozbieram na kill-offy chyba, siekierkę, trochę wełny i dopiero polecimy, bo tak to też nie ma sensu, co ja tutaj właśnie robię. Na początek kill-off. Teraz tak, szybka, słuchajcie, pułapka, żeby nikt tutaj nam nie przeszkodził. Widzę, że tam już niebieski się buduje. Dobra, będzie cool. Będzie cool, tylko Czapi musi iść ze mną i rozwalmy wszystkich. Wydaje mi się, że siekierka to tam, wiecie, olać, ale faktycznie akurat może się tutaj nieźle przydać nam wełnianka, więc wełniankę mamy. Czy my mamy protection? Mamy! Patrz, już tutaj niebieski podchodzi. Nice! Słuchajcie, niebieski podchodzi, więc dobra, dobra. Zobaczymy, słuchajcie, co on tutaj będzie w stanie nam pokazać. Czy on będzie właśnie coś w stanie pokazać, czy tak nie za bardzo. Dobra, on tutaj rozwala, ale słuchajcie, ja go tutaj ciacham, Czapi też go ciacha od tyłu, dobra, cyk, zrzuciliśmy się nawzajem, więc w sumie nikt na tym nie zyskał w każdym razie, raczej chyba on stracił, dlatego że on miał tam lepsze rzeczy, dużo, dużo raczej więcej stracił ode mnie. Teraz sobie, słuchajcie, dokupię jeszcze siekierkę i już polecimy normalnie z tematem. Widzę, że niebiescy są w miarę ogarnięci, tam Czapi też poleciał, więc ja bym chciał się udać z nim, ale zanim to, faktycznie muszę pozbierać sobie tutaj ładnie na wełnę, cyk, teraz odłożę sobie to, cyk, dobra, i lecimy razem z Czapim. Co prawda on już tutaj mnie mocno wyprzedził, no ale wiecie, ja mam dalej beznadziejne rzeczy, skórzaną zbroję, drewniany mieczyk, to nie są takie wymarzone itemy, żeby wygrać w Bedwars, ale też to wiecie, to nie znaczy, że od razu musimy przegrać. Okej, ktoś komuś tutaj rozwalił łóżko, tutaj ten niebieski nadchodzi, więc no dobra, dobra, słuchajcie, ja go tutaj spróbuję faktycznie zrzucić. No, do, spadaj, o, dobra, spadł w końcu, dziękuję, udało mi się go rozwalić i Czapi rozwalił też w ogóle szare łóżko. Myślałem, że on poszedł do niebieskich, ale nie poszedł do niebieskich, poszedł do szarych. Nie mam pojęcia, gdzie są szarzy. Wiem, że tutaj są ci niebiescy. Ej, teraz to już nie wiem, kto gdzie jest, naprawdę, nie wiem, kto gdzie jest. Oni mają enchantowane miecze, słuchajcie. Ale jakbym tutaj mocno go ciachnął, zrzucił. Okej, to się udało, tu się, słuchajcie, drugi wraca. Raczej, słuchajcie, nie zdążę. Raczej nie zdążę, tutaj musiałbym tego naprawdę nieźle ciachnąć. Dobra, dobra. Okej, 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 słuchajcie, próbujemy. Próbujemy, może się uda, a może nie. Dobra, rozwalam ten klocek. O nie, oni mają to wolne kopanie.
Ja, gdyby nie to wolne kopanie, to już dawno bym im rozwalił łóżeczko. Szkoda, 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 bo gdybym miał lepszy kill off, albo nie mieliby tej pułapki, tak? My też mamy tą pułapkę kupioną. To się nazywa Miner Fatigue, zobaczę, czy na pewno ją kupiłem. Tak, tak kupiłem, bo już jest za dwa. Więc mamy ją kupioną. Szkoda, bo gdyby oni tego nie mieli, to prawdopodobnie udałoby mi się ich rozwalić, a miałem i tak beznadziejne itemy, co by było na pewno dużym, dużym sukcesem dla mnie. W ogóle patrzcie, jak ubijali mają bazę. O kurcze, no to będzie ciężko odbić, ale spróbujemy, na pewno słuchajcie, spróbujemy, postaramy się. Mam nadzieję, że tutaj niebiescy do nas nie pójdą w czasie, kiedy my będziemy się właśnie bić z szarymi i innymi. Chociaż tak coś czuje, słuchajcie, że niebiescy mają na nas chrapkę, serio, ja to widzę. Moi drodzy, ja to widzę, niebiescy ewidentnie chcą nas tutaj rozwalić, więc ja bym raczej uważał. Lepiej się cofnąć i zobaczyć, co oni tutaj wykminią, zamiast, wiecie, no tutaj zaraz stracić łóżeczko, serio. Tutaj jeszcze z drugiej strony dwóch na jednego! O kurczę, no dobra, to będzie ciężkie, takiego poetyczki dawno, dawno nie miałem. Ale słuchajcie, spróbujmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, leci już ich dwóch, leci ich dwóch, tu jest jeszcze ten Chappie właśnie, nasz przyjaciel kochany. Dobra, dobra, słuchajcie, klepiemy ich tutaj, jak się masz. Jednego zrzuciliśmy, tak, ja go tutaj dobiję. No nie, postawił mi klocek, nie mogę mu teraz pomóc, halo, szybko, słuchajcie. Nie wiem, czy nam się teraz uda zdążyć, a przynajmniej taką... Nie, no jest Miner Fatigue, więc myślę, że lightowo, moi drodzy, myślę, że lightowo. Raczej nam tutaj łóżeczka nie rozwali. Dobra, Chappie zadbał o to, żebyśmy właśnie przeżyli, więc bardzo, bardzo fajnie. I teraz tak, słuchajcie, zostało dwóch białych, dwóch szarych, czyli tej przepotężnej bazy nie musimy odbijać, to jest akurat sukces. No i tak, no my z łóżeczkiem i niebiescy z łóżeczkiem. No niebiescy są dobrze, tak? Już to ogarnęliśmy. A nawet jak nie są jak coś super dobrze, to w miarę ogarniają. Poza tym oni mają żelazną zbroję. Ja nie, znaczy przynajmniej jeden. Ja nie mam, słuchajcie, żelaznej zbroi, więc będzie mi dużo, dużo ciężej. Ale dobra, zrzuciłem jednego. Drugi też ma już żelazną zbroję, a ja mam tylko połowę HP. Lol, ja słuchajcie, idę tutaj w batalię, jak mam połowę HP, to nie jest najlepszy układ, słuchajcie, to nie jest najlepszy układ. Kurczę, ej, ale dobrze nam idzie, naprawdę dzisiaj jest dobry przypływ skilla, muszę to przyznać. Tylko pliska, naprawdę, pozwólcie, o, Chappie fajnie go rozwalił. Pozwólcie mi zrobić żelazną zbroję, bo bez niej to w ogóle nie ma opcji, żebym ja już tutaj rozwalał. Znaczy, i tak ich rozwalam, to jest fajnie. Jakby sami widzicie, kiedy chodzi o skill na moście, to rozwalam tych przeciwników jak się masz. W klepie jest trochę ciężej, no bo mam tą beznadziejną zbrojkę, ale i tak jest naprawdę fajnie. I tak jest super, tutaj rozwaliliśmy przecież tutaj paru przeciwników. Trap trigger, no nie, słuchajcie, no nie, tak się bawić nie będziemy. Tutaj, słuchajcie, słyszę jakiegoś typeczka. Na niewidzce, oczywiście, szary by chciał tutaj wlecieć. No to co ty sobie wyobrażasz, gościu, że ty na niewidzce będziesz nam lol, XD, nie ma nawet takiej opcji, słuchajcie, ja wobec tego kupię sobie podkę na niewidzialność. Kupię zaraz lepszy killowy. Give me iron. Napiszę, żeby dał mi irona. I moi drodzy, ja bym się na niewidzce wbił właśnie do nich. Myślę, że to byłaby spoko opcja, co? Do tych niebieskich. Aha, to jest jedyne, co on miał. No dobra, słuchajcie, najważniejsze to kupić ten lepszy killow. Tylko on mi jest teraz potrzebny. Tutaj widzę, że jeszcze jest diamencik. Dobra, czy ja mam jakieś deksiki? Mam, słuchajcie. Kupimy sobie szybko hejścika. Zrobimy w ten sposób. Patrzcie, cyk, cyk. Dobra, i słuchajcie, spróbuję pójść do niebieskich. Mam nadzieję, że właśnie ta podka mi tutaj coś pomoże. Co prawda są te mosty, tak. Krzywo wybudowane, więc na niewidzce będzie mi ciężko przez to przelecieć. Ale spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy. Na pewno zjem sobie teraz refila. On poleciał do nich. I ja nie mogę. Ej, jeśli ja teraz w klepie stracę potkę, to się wkurzę. To się naprawdę wkurzę. Myślę, że szansa, żebym tutaj z nim przegrał, jest stosunkowo mała. Okej, faktycznie go rozwaliłem. Ale bym się wkurzył, gdybym stracił tą potkę. Serio, naprawdę to by była lipa. Widzę, że Chappie napisał omygę, czyli chyba go ktoś tam dojechał. Ale, słuchajcie, ja teraz patrzcie, co robię. Robię to. Dobra, słuchajcie, wypiłem potkę, nie wiem, czy oni mnie widzą, raczej nie, ale to się oczywiście zaraz okaże. Dobra, wbijam sobie tutaj, słuchajcie, wbijam sobie tutaj. Okej, oni, słuchajcie, nic nie wiedzą, oni nic nie wiedzą póki co. Wbijam się do nich na chatę. Okej, słuchajcie, on, ktoś już tutaj widział. Nie, no jak on mnie zobaczył, jak to się stało? Ej, ale wiecie, co jest najgorsze? Okej, okay, miał prawo uderzać klocki wokół, ale skąd on wiedział, że ja akurat tutaj wleciałem? Nie miałem żadnych party kleców wokół, to było ciekawe. Znaczy nie mówię, że jest cheaterem, absolutnie nie o to mi chodzi. Ale prawdą jest, że słuchajcie, on nie widział żadnych party kleców. Nic nie latało wokół mnie, nie miałem, wiecie, żadnej strzały ani nic. A jednak jak do tego doszło, to nie wiem, ale spoko, no w końcu wiecie. Czwarta, piąta potyczka i ich rozwalimy, przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, tutaj cyk. Cyk, cyk. Okej, słuchajcie, go tutaj już ładnie zrzuciłem. Dobra, lecimy z nimi dalej z tematem. Dobra, podlatujemy sobie tutaj.
Aj, tutaj mi się już nie udało. Musimy, słuchajcie, chyba z czapem się wbić we dwójkę. Jak się wbijemy we dwójkę, to już będzie 5 razy łatwiej. Przynajmniej takie mam wrażenie. Dobra, tutaj jest ten gość. Okej. 2 HP? Okej, udało mi się go rozwalić. Ty, naprawdę, bardzo dużo mogę mieć tutaj fragów na tej arenie. Serio, może nie jakoś, wiecie, 50, ale całkiem sporo. Dobra, tutaj poleciał gość za czapim, to ja w tym czasie właśnie się do nich wbiję. Mam bardzo mało serduszek, mam tylko, słuchajcie, 4 serduszka, a tutaj cały czas jest ten gość. Okej, jakby go tutaj, słuchajcie, ciachnąć, dobrze, jakby go zrzucić. No i 0 HP mu zostało, czy ja dobrze mówię? Czy ja dobrze mówię, czy mu zostało 0 HP? Ej, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, wydaje mi się, słuchajcie, że zostało mu 0 HP. 0. Nie, szkoda, kurczę, szkoda, bo tak to bym prawdopodobnie zdążył im rozwalić łóżeczko. Co prawda nie miałem najlepszych healów, ale te 5 sekund mogło być w tej sytuacji zbawienne. Tutaj znowu leci ten niebieski. Jeszcze biały, o kurczę, jak biały ma takie itemy, słuchajcie, no to z nimi już będzie lipa, naprawdę z nimi już będzie lipa. No bo biały, wiecie, kiedy my się bijemy z niebieskimi, biali nie robili nic poza zbieraniem emeraldów. I jak już sobie deksową zbroję kupił, no to panie, no to już będzie nieprzyjemnie, słuchajcie, tutaj niebiescy nam podbijają znowu. Dobra, oj, przyjacielu, na co ty w ogóle liczysz? Tutaj nie ma takiej opcji, żebyś ty nam tutaj rozwalił łóżeczko, to nawet na to sobie nie licz. What? 1 HP! No i właśnie to jest to, o czym mówię, jak to się stało? Ej, to są tak dziwne sytuacje, nie? Znaczy, niebieskich już nie ma, tak? Niebieskich nie ma, ale to są tak niefajne sytuacje, kiedy zostaje mu 1 HP, czyli to nie znaczy, że on jest lepszy ode mnie, ani ja od niego, tylko po prostu fart. No, masakra jakaś, serio, no żeby 1 HP mu zostało, to jest nieuczciwa gierka. W każdym razie, zostaliśmy sami z białymi, biali mają dużo lepsze tutaj uzbrojenie od nas, ale nie wiem, jak się klepią, naprawdę nie mam pojęcia, czy oni są dobrzy, czy może są średni, nie mam totalnie pojęcia. Może się okazać, że są średnia, może się okazać, że są super prosami i co wtedy? Mamy w każdym razie Protection 2, Sharpnessa 1, oni nie mają łóżka, my nie mamy łóżka, więc... Wystarczy, słuchajcie, ich zrzucić, no nas w sumie też. I wtedy wygrywamy. Widzę, że on tutaj jest diaksowy. 28 level, diamentowy, enchantowany miecz. Wow, no to słuchajcie, nie będzie kolorowo, ale spróbujemy. No słuchajcie, 2 na 1 to na pewno ich rozwalimy. Tylko oczywiście, jeśli dobrze nam się ułoży, jeśli nam się ułoży taka sytuacja, że doprowadzimy do 2 na 1, tak? Okej, polecimy tutaj, słuchajcie. Nie wiem, czy on właśnie jest dobry. Wydaje mi się, że on może być nawet nie najgorszy. Zobaczymy, co tutaj czapi wykmini. Okej, słuchajcie, latamy za nim. Nie, on nie jest jakiś super. On nie jest, słuchajcie, jakiś super. Prawdopodobnie mnie zrzuci, bo już powiedziałem, że jest średni, ale wydaje mi się, że nie jest jakimś pro-kozakiem. Rozwalimy go, jak się masz. Patrzcie, tutaj cyk, cyk, cyk. Dobra, on tam zeskoczył. No nie, naprawdę on to przeżył. Naprawdę on to, słuchajcie, przeżył. Dobra, teraz cyk i słuchajcie, Chapi go rozwalił. Diablox Gaming już jest tutaj pokonany. Został nam jeszcze drugi właśnie biały. Więc teraz zostało 2 na 1. I jak jest 2 na 1, to wydaje mi się, że już mamy całkiem spore szanse wygrać. Pod warunkiem, że gość nie ma jakiejś niewidki tutaj na nas nie leci. Albo jeśli, nie wiem, na przykład ma jakiś łuk. No to też może być niekolorowo, gościu, niekolorowo. Dobra, polecimy sobie w ten sposób, słuchajcie. O, ja widziałem, że on jest gdzieś tam. Dobra, będę wolno budował, bo słuchajcie, boję się, że spadnę. A jednak wolno budując jest mniejsze prawdopodobieństwo tego, że się spadnie. Dobra, przeskakujemy tutaj, 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 wlatuję, słuchajcie, na ich diamenty. Już jesteśmy u nich. I słuchajcie, widzę jego nick. Widzę jego nick, więc ja tutaj zostawię to, słuchajcie, i już jest lecone. Ewidentnie do niego wbijam. Nie wiem, czy mi się uda. Może być ciężko, dlatego że jak sami widzicie, tutaj on ma naprawdę przepotężną bazę. Ale słuchajcie, spróbuję. Wow, wow, bawimy się w golemy? O kurczę, no dobra, możemy się bawić, słuchajcie, i w golemę. Tutaj zatamuję szybko tą wodę. Kurczę, jak ma golema, no to nieźle. Dobra, jakby wiecie, jeden golem nie jest jakiś super, super dobry, ale jednak zawsze tutaj trochę poprzeszkadza. Chyba, żebym go tutaj nieźle ubił. Dobra, słuchajcie, wbita, teraz jest wbita i nice, ja wziąłem golema, Chapi wziął tego gościa, mam 12 fragów, Chapi ma 14. Moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Już teraz klikajcie w czerwony guzik na dole, zaznaczcie także dzwoneczek, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, dobrego dzioneczka, eleczko i puu!